Choć większość z nas patrzy na nie z przymrużeniem oka, to widowiska iluzjonistyczne w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Nie chodzi tutaj o proste sztuczki czy triki, a magię pokroju, no przynajmniej Davida Copperfielda. Krótki pokaz, a jednocześnie lekcję iluzji zaprezentował w Nowej Wsi Rafał Mulka z Beskidzkiego Teatru Iluzji. Jego występ wprawił w osłupienie nie tylko młodszą, ale również trochę starszą część publiczności. O magii, sztuce kamuflażu, ciężkiej pracy i przyjemnościach z nią związanych Rafał Mulka opowiada z prawdziwą pasją. Efekt iluzjonistyczny, potocznie po prostu iluzja trik, to wywołanie u odbiorcy wrażenia, iż wykonuje się rzeczy niemożliwe z punktu widzenia chociażby praw fizyki. Nie są to jednak czary, a właśnie złudzenie. W Polsce widowiska iluzjonistyczne zyskują sobie coraz więcej sympatyków. To już nie tylko niewiarygodny David Copperfield, ale również iluzjoniści, którzy są na wyciągnięcie ręki. Jak na przykład pan Rafał Mulka z Beskidzkiego Teatru Iluzji. Za jego właśnie sprawą w Nowej Wsi zrobiło się magicznie i bajkowo. Z naszym półfinalistą 4. edycji Man Talent, z panem Rafałem Mulka z Beskidzkiego Teatru Iluzji w Bielsku, zabrał dzieciaki po magiczną podróż, pokazał im odrobinę iluzji, magii, czarów, co mogą same zrobić i czego się mogą nauczyć. Choć pokaz kierowany był głównie do dzieci, to i dorośli, oglądając magiczne sztuczki, znakomicie się bawili. I jak przyznaje iluzjonista, to właśnie młode pokolenie i jest najbardziej wymagające. Ta widownia jest najbardziej szczerą i najbardziej wdzięczną widownią, ponieważ każdy błąd od razu jest zauważony i wytknięty, dlatego te programy są, można powiedzieć, takim najlepszym testem na swoje umiejętności. Podczas występu nie zabrakło tradycyjnych sztuczek, takich jak znikająca chusteczka czy królik, ale również lewitującego stolika i magicznej karty. Choć artysta nie zdradził nam swoich sekretnych trików, to przyznał, że ważna jest ciągła praca i autentyczność. Każdy trik, który uda się nie tyle powtórzyć po kimś, ale zmodyfikować albo wymyślić swój własny efekt magiczny, czy też jego wersję, to można powiedzieć chluba każdego iluzjonisty, ponieważ kopiować potrafi każdy. Dzieci z Nowej Wsi nie tylko mogły podziwiać, ale również same aktywnie brać udział w spektaklu. Taka forma pokazu od razu przypadła małym, początkującym iluzjonistom do gustu. A która sztuczka najbardziej im się spodobała? Najbardziej jak ich związali, nie umieli się wydostać. Gromkie oklaski były najlepszym potwierdzeniem na to, że widowisko się udało i spodobało. Pan Rafał Mulka swoją przygodę z magią rozpoczął stosunkowo późno. Jednak kto wie, czy wśród publiki w Nowej Wsi właśnie dziś nie narodził się nowy iluzjonista.